Tytuł kursu. Zasady wykonywania zabiegów na ciało. Moduł. Czynniki fizykalne w zabiegach na ciało. Temat. Solarium. Dzień dobry. Chciałabym skorzystać z solarium. Dzień dobry. Dobrze, nie ma problemu. Ale chwileczkę, czy pani ma opryszczkę na ustach? Nie mogę skorzystać z solarium, gdy mam opryszczkę? Niestety nie. Przeciwwskazań do korzystania z łóżek opalających jest wiele, w tym również niektóre choroby skóry, tak jak w pani przypadku. Och, dobrze, że pani mi to powiedziała. Jestem wdzięczna za tą radę. Wrócę, gdy opryszczka się wygoi. Oczywiście, zapraszam. Wcześniej jednak proszę poświęcić chwilę czasu i zapoznać się z tablicą, która mówi o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z naszego solarium. Przeciwwskazania zdrowotne do korzystania z solarium. Bardzo jasna karnacja, uczulenie na słońce, nadwrażliwość skóry na promienie słoneczne, bielactwo, rozległy typowy trądzik, trądzik różowaty, opryszczka, rozszerzone naczynka na twarzy lub ciele, liczne znamiona barwnikowe skóry, blizny, niezagojone tatuaże, ciąża, karmienie piersią, miesiączka, gorączka, stany zapalne, przebyta niedawno operacja, choroby serca i układu krążenia, nadczynność tarczycy, klaustrofobia, nowotwory złośliwe, nadciśnienie, niewydolność krążenia, gruźlica. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.